Augustowskie osiedle przy lesie, zwane też chyba z uwagi na kałuże i błoto kaczym dołkiem, od kilkunastu dni aż drży od ciężkiego sprzętu, który tuż po nowym roku wjechał na przestronne podwórko otoczone blokami mieszkalnymi. I bardzo dobrze, że w tej chwili dzieje się to, co się dzieje, ponieważ giną te stare, spróchniałe drzewa, które mało tego, że zagrażają bezpieczeństwu ludzi, to jeszcze mało tego, są stare jak świat, po prostu trzeba je zniszczyć. Znaczy zniszczyć w sensie, są ścięte, nie ma ich, będzie fajnie, będą nowe, będzie bardzo nowoczesne, ładne osiedle. Na swój czas przy lesie czekało chyba ze 60 lat, mówią zgromadzeni mieszkańcy, którzy są zachwyceni nadchodzącymi zmianami. Skarżą się, że o tym skrawku Augustowa to chyba sam Bóg zapomniał, bo marne chodniki, krzywe resztki krawężników i próchniejące drzewa oblane kałużami dały się im we znaki mocno. Mam syna na wózku. I jak ja mogę teraz tak jeździć z synem na wózku po tych wertepach? No, tu przez tyle, można nogi łamać. Ile lat to osiedle powstało? Jak to osiedle powstało, to od tylu lat nic tu nie było robione. Żaden chodnik, żadna ulica, nic. Tylko cały czas chodzimy po tych wertepach. Te drzewa wszystkie, które są stare, to po co one tu stoją? To są dla ozdoby. Drzewa, które już zostały usunięte, były chore, spróchniałe, niestabilne, podobnie jak te rosnące na skraju centralnego podwórka. To, że jeszcze stoją, to chyba cud, mówią mieszkańcy, bo tak naprawdę to i wichury nie trzeba. Tknięte męskim ramieniem kiwają się jak mleczaki u dziecka. Te drzewa tutaj nie są ofiarami, usunięcie tych drzew przyczyni się do tak naprawdę poprawy warunków bytowych tak dużego osiedla, przez wiele lat zapomnianego tak naprawdę przez wszystkich. Doskonale pamiętam, jak dobrych parę lat temu jako radni podjęliśmy pracę i rozmowę z mieszkańcami, którzy już od wielu lat domagają się rewitalizacji tego osiedla. Ci wszyscy mieszkańcy, i starsi, i młodsi, i w średnim wieku marzą o tym, żeby żyć w końcu w XXI wieku. Przygnębiające wrażenie, robi tu wszystko. Tak, to gołym okiem widać nie potrzeba. No nie trzeba. Tu widać, co tu się dzieje. Jakie dziury to są wszędzie. Kałuży stoją. Stoją kałuży, no przecież XXI wiek, ludzie. Pierwsza potrzeba to zrobienie studzienek. I kanalizacji. Kanalizacyjnych, bo studzienki są tak zatkane, że jeżeli jest burza, to wtedy woda podchodzi nam aż pod te schody, pod klatkę. A w tej modernizacji będzie poprawiona elektryczność, będą poprawione chodniki, gdzie będzie prosto, gdzie będziemy bezpiecznie chodzić, gdzie będzie widno, przestronnie, i właśnie o to nam wszystkim chodzi, to tylko o to chodzi. Mam pieska i wie pani, z pieskiem trzeba wyjść, więc wieczorem to dla mnie to jest tragedia, bo po tych chodnikach, po tych jeszcze, jak ja tego osiedla tak za bardzo jeszcze nie znałam, gdzie jak stawać, no to mówię, tyle razy się zaczepiłam. Ciągle muszę wychodzić z konkretną latarką, sobie świecić pod nogi sobie, nie tam dla pieska. Także ja po prostu czekam jak zbawienia, żeby to było normalnie. Gdy pojawiła się szansa na pozyskanie kilku milionów złotych na poprawę wyglądu i funkcjonalności tego terenu, władze miasta, burmistrz, zastępcy, pracownicy ratusza, radni i mieszkańcy zabrali się za przygotowanie koncepcji inwestycji i mozolnie szlifowali pomysł na własne podwórko, dosłownie metr po metrze. Byłam od samego początku na wszystkich konsultacjach, uczestniczyłam, widziałam te plany. Uważam, że był bardzo dobry plan. Urząd Miasta, pan burmistrz, zrobił bardzo dobrą inicjatywę i uważam, że będzie z czasem bardzo fajnie. Mieszkańcy Przylesia po dziesiątkach lat oczekiwania na równe chodniki, place zabaw, boisko, parkingi, drożną kanalizację i inne dobra tak oczywiste w XXI wieku nie narzekają na huk pracujących tu maszyn, na to, że przed nimi jeszcze co najmniej rok takiego zamieszania pod oknami. Jest zamieszanie, ale to zamieszanie prowadzi do tego, żeby wnętrze osiedla Przylesie zyskało zupełnie nowe oblicze. Jak to się stało? No doszło do tego tak naprawdę w toku prac, które trwały ostatnie dwa lata.
To jest o tyle ciekawy przykład, że konsultowaliśmy rewitalizację osiedla Przylesie z mieszkańcami. To były bardzo intensywne konsultacje. Spotykaliśmy się tutaj wewnątrz osiedla, pokazywaliśmy gdzie, co może być umieszczone. Mieszkańcy wnosili swoje uwagi. W finałowym etapie wybrali w głosowaniu jedną z dwóch konkurencyjnych koncepcji. Ta koncepcja przełożyła się na projekt, pozyskaliśmy pieniądze z zewnątrz. No i teraz to, co obserwujemy, to są już prace budowlane, bardzo poważne. Ta rewitalizacja nie będzie polegała wyłącznie na wyrównaniu terenu i położeniu nowych chodników. Nasza duma, boisko ze sztuczną nawierzchnią obok plac zabaw. Drugie miejsce, które jest placem zabaw dla najmłodszych, gdzie będzie bardzo dużo elementów, gdzie będzie można się bawić. Udało się pomimo tego, że staraliśmy się zrobić osiedle przyjazne, jak widać dużo jest nasadzeń, dużo jest drzew, również nowych, staraliśmy się zachować te, które istnieją, to pomimo to udało się ponad 130 zrobić również miejsc parkingowych, czyli to nie jest tak, że dalej już wyrzucimy całkiem samochody z osiedla. Oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, żeby osiedla były dla mieszkańców pieszych i rowerzystów, ale mimo wszystko no, wszyscy wiemy, że dzisiaj jest wielu posiadaczy samochodów, dalej będą miejsca parkingowe, szerokie wjazdy. Nie jest to mały wydatek, bo jak zdradził nam włodarz miasta, ma nadzieję, że zaplanowane na tę inwestycję około 7 milionów złotych wystarczy. Oprócz samego etapu konsultacji z mieszkańcami, ustalania tego, jak chcieliby, żeby ich osiedle w przyszłości wyglądało, to rzeczywiście należało pozyskać środki. Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że praktycznie prawie 100% jest zabezpieczone. Z tego w bardzo dużej mierze są to środki zewnętrzne, dofinansowanie. Pochodzą tym razem nie ze środków unijnych, a z rządowego programu Polski Ład. Tak się nam udało, że mamy na tę inwestycję zabezpieczone prawie 7 milionów złotych. W związku z tym nie powinno być żadnych braków. Pełen zakres, trzeba przyznać, że bardzo szeroki, mamy tym finansowaniem pokryty. Jakie będzie to nowe Przylesie? Piękne ulice, piękne alejki, dużo ławek, żeby sobie usiąść i na przykład poczytać książkę, ale też miejsce zabaw dla najmłodszych, a dla starszych, powiedzmy, możliwość poćwiczenia, pogrania, nie wiem, w piłkę nożną, w różne dyscypliny, jeszcze inne sportowe. Przylesie po wielu latach przestało być miejscem zapomnianym. Ja kilka razy deklarowałem, że Augustów powinien rozwijać się równomiernie. Powinien być to rozwój zrównoważony i geograficznie, i jeśli chodzi o zakres inwestycji. I jest to pierwsze osiedle, które zostanie poddane kompleksowej rewitalizacji. W związku z tym wierzę, że komfort życia naprawdę wzrośnie. Dalej będzie tam zielono, dalej będą atrakcyjne miejsca zabaw, ale też coś, z czego na pierwszy rzut oka nie widać. Przebudowujemy i poprawiamy tam kilkudziesiąt lat posiadające sieci, które jakby no, nie są widoczne, natomiast awarie mam nadzieję, że się skończą. Będzie być może wyższe ciśnienie wody w kranach i tak dalej. Także poprawiamy i to, co jest na ziemi, i to, co jest w ziemi. Ja uważam, że komfort życia mieszkańców dzięki temu radykalnie się poprawi.